Cześć kochani! Cześć, to my! Agata i Wojtek! Life on Wheels! Dzisiaj wam opowiem o chorobach, bo wbrew temu, co wam się wydaje, jestem zdrową osobą, wyłączając dystrofię mięśni. Dyszyna, która uszkadza moje mięśnie. To prawda, jak zobaczyłam Wojtka wyniki badań krwi, bo ma co 3 miesiące regularne badania w swoim programie, to są idealne. Po prostu nie jesteście w stanie nawet z tym handlować, jakie ma wyniki krwi. Na pewno ma lepsze od wszystkich oglądających. Of course, ja mam wszystko najlepsze. Nawet grzywkę. To jest zapuszczanie włosów, a propos. Tak, to jest żmudny proces i obecnie ta fryzura ma najtrudniejszy moment w życiu. Ale niedługo będzie cool. No, ale mnie o tym. Napisała do nas jedna fanka pytanie, które nas zainspirowało do tego filmiku właśnie. Pytała... Jak sobie radzę z chorobami, które mnie dotykają? Bo jak wiecie, jest to dosyć utrudnione przeciwdziałanie chorobom moim, bo no nie mogę się ruszyć, nie mogę odskaknąć, nie mogę wysmarkać nosa, więc są tu pewne komplikacje przy każdej chorobie. Więc ale... co jest dla ciebie najważniejsze są dla mnie infekcje płuc, czy właśnie odskrzeli dolny brzuch oddechowy. Dlaczego? Górnych, po prostu mam problem z odskaśnięciem i też właśnie w mojej chorobie, jak już coś przeżyję te poprzednie problemy, czyli właśnie niewydolność oddechową, problemy z sercem, to... Czyli jak ktoś się przełączy z oddychania płucami na oddychanie respiratorem, bez jakby... no... bez odzyskania siły w mięśniach. No... to przejście nie zawsze się udaje, może tak. Tak, przez to jak już pokonałem po drodze wszystkie przeszkody, to teraz dla mnie najgroźniejsze jest właśnie infekcja ze względu na słabość moich mięśni, które nie potrafią kasznąć wydzieliny, przez to ta wydzielina się osadza i może wydłużyć czas choroby, a nawet doprowadzić do śmierci. Więc jest to takie życie na dużym ryzyko, więc staram się unikać wszelkich przeziębień, więc jak jesteście chorzy, coś widzą mnie, nie przychodźcie. I jeszcze, co ciekawe, właśnie w tym stanie, kiedy już zacząłeś wychodzić z domu i żyć pełnią życia, pojawił się COVID. Więc... czyli w ogóle coś najgorszego, co nawet zdrowych ludzi, wysportowanych, w pełni sił, kładzie do szpitala pod respirator, a nawet wykańcza. Więc wyobraźcie sobie jakby Wojtka, tak, który jest jakby na stałe pod respiratorem, co mogłoby się wydarzyć. Tak, ale mogę wam powiedzieć, że właśnie to było takie denerwujące, że akurat kiedy odzyskałem chęć wychodzenia z domu, chciałem być bardziej aktywny, to zaczął się COVID i znowu chciałem utkwić w domu. Ale jakoś udało mi się przetrwać te trudne momenty. No, nie tylko tobie. No, to było też psychicznie trudne, bo... całej rodzinie. Cała rodzina miała pewną kwarantannę wymuszoną, chociaż nikt nie był chory. No tak, w zasadzie przez 2 lata byliśmy w izolacji i bardzo tego pilnowaliśmy, co było trudne, no, ale no... tak, ale... odnieśliśmy sukces. No, widzicie, Wojtek żyje, jest z nami. Nawet tu siedzę i nikt nie chorował z naszej rodziny. Gadać głupacy. No bardzo uważaliśmy na to właśnie, nie spotykać się z ludźmi, żeby nie wychodzić do zatoczonych miejsc też. Ale miałem pewne ułatwienie, które polegało na to, że powietrze do mojej tchawicy już wchodzi przez filtr. Więc nie musiał nosić maseczki. Zresztą i tak wszyscy wali się do mnie podchodzić. Czy to policja, czy strażnicy miejscy. Po prostu nikt mi nigdy nie zwrócił uwagi na to, że nie noszę maseczki, ale byłem ubezpieczony, bo wróżę z racji, że coraz są nawet 2 albo 3 filtry, więc jakby w powietrze wchodziło do mnie
bez żadnych niebezpiecznych wirusów. No i, ale oczywiście było kilka kryzysowych sytuacji, jak kiedy zaczęło mi dworzyć wark w pobliżu właśnie dwóch. Pamiętam. I myślałem, że coś złego mi się dzieje, więc pojechałem do szpitala. Zrobili mi test, też jakieś badania płuc i się okazało, że nic się nie stało, ale to był taki przejmujący. Pamiętam, że jechaliśmy w wielkiej ulewie, było ciemno, po prostu miasto wymarłe, zero ludzi w mieście, czy tam w okolicach miasta, więc czułem się jak taki apokaliptycznym filmie, jadąc do tego szpitala, ale okazało się, że nic złego mi się nie stało. No jeszcze to był czas COVID, więc w szpitalu po prostu jak na wojnie, tak, no. Nikogo nie wpuszczają, tylko Wojtka z mamą. My musieliśmy natychmiast odjechać, tak. Wszyscy w skafandrach, jak... Bo tak, to były początki. Jak w, no. World War Z. Tak, no, to były początki, wtedy byli bardzo przerażeni. Się bardzo baliśmy, bo... No bo też masz różne wspomnienia ze szpitala. Tak, bo... No wyobraźcie sobie osobę, która nie może się ruszać i tak. Głośno mówić, no. jest pod respiratorem i jest w szpitalu. Tak, i nikt nie może się nadać. Nie możemy wyjść z rodziny, nie możemy mnie odwiedzić, więc dla mnie wtedy pobyt w szpitalu był może nawet groźniejszy niż sam COVID, jak się myślałem. Właśnie jak ja pozbawiony jakiejś opieki, bo w tamtym czasie naprawdę był w szpitale zaczopowane i też właśnie zawsze jak byłem w szpitalu, ktoś mi towarzyszył. Z rodziny przynajmniej te kilka godzin dziennie, więc było łatwiej, a w takim momencie, że byłem sam i niezdolny do komunikacji, bo wtedy mówiłem szeptem, więc naprawdę mogło się co źle skończyć. Więc żyliśmy w dużym napięciu wszystkie ponad kilkanaście miesięcy. No ja powiem, że się bardzo wtedy bałam, bo jak wyobrażałam sobie, że Wojtek by leżał zupełnie sam, bez pomocy w szpitalu, że nie może się ruszyć, a wiadomo jak zapracowany jest personel, że podchodzą rzadko. No ja... Miałbym na pewno problem z... Byłam totalnie przerażona. No ale coś miałem takie szczęście, nie wiem, to dla was nie jest jasna informacja, że moje płuca są jako tako zdrowe, tylko właśnie mięśnie nie mają siły nimi ruszać. To nie ma jakichś problem z płucami, tylko właśnie ten problem, że nie mogę nimi ruszać i operować, to jest mój największy problem. Ale jakbym miał właśnie chory płuca, to pewnie byłbym jeszcze bardziej narażony na gorsze konsekwencje koronawirusa. No ale już... No tak, ale wtedy bolał cię ten bark i no nie był to COVID, ale była to infekcja. Tak. Dróg oddechowych. Tak. I to wcale nie było takie proste, bo to trwało chyba 2 miesiące. Tak, ale właśnie z jakimiś przerwami, że właśnie było gorączkowanie i... No, to było po 41 stopni, po kilka nocy, ale potem zwijanie, potem wracanie. Ale... Ja pamiętam, jak po prostu no, okładałam cię jakimiś ręcznikami. Człowiek przychodzi infekcję na ogół, tam poleży 2 dni, tydzień. Tak, to właśnie u mnie u Wojtka to w ogóle tak nie wygląda. Właśnie problem są odkaszlnięci. Przez to po prostu z mojej różki w skalicy sączyły się strasznie duże ilości śliny i wydzieliny. Po prostu cały czas było co godzina odsysać czasami. To było bardzo męczące, krztusiło mnie. Pamiętam, że chciałem zgrywać bohatera i pojechałem z Agatą na rocznicę moich rodziców. Zaprosiliśmy ich. Nie, oni nas zaprosili do restauracji. Tak, gdzieś w Gdańsku na szczycie budynku. Oliwie. Takiego wysokiego i właśnie wtedy pojechałem. Po prostu nic już nie pamiętam z tej kolacji. Czy obiadu, po prostu... Był odłączony, nie wiedziałem. I cały czas, i tak wstawaliśmy cały czas i jechaliśmy do łazienki cię odsysać. Tak, nawet ciężko było odsysać czasami. No. Więc głównie spędziliśmy w łazience ten obiad. Może tego by nie pamiętam. No.
Nie, po prostu byłem człowiek jakby odłączony od świata i to było dla mnie trudne przeżycie. Okazało, że jak mam infekcję dróg oddechowych, to naprawdę jest ze mną kiepsko, co też mnie skłoniło wciąż do lat tam, do tej decyzji, żeby zakupić tak zwany koflator, czyli asystent kaszlu, który mógłby mi pomóc w odskacznięciu wydzieliny, czy właśnie odskacznięciu śliny. I to działa na takiej zasadzie, że wtłaczane jest do płuc powietrze pod ciśnieniem dodatnym i później jest nagle odciągane z ciśnieniem ujemnym i co jakby pomaga kaszleć, imituje odruch kaszlu, ale ta maszyna jest bardzo droga. I jednak i tak będę musiał się chyba w nią zaopatrzyć dla spokoju mojego jegacy, bo jeszcze planuję bardzo długo żyć, chcę pobić wszystkie rekordy osób z duszenia. Tak, to jeszcze też się zaopatrzy w agregat prądotwórczy. Bo jak wyłączają prąd, to ja zawsze też bardzo się martwię. Wojtek oczywiście trochę mniej, bo już wszystko przeżył, jest weteranem. No i mam wydarzeń. Respiratory dwa, więc. No ale to są, wiadomo, wszystko jest na prąd wokół ciebie, więc lepiej nie ryzykować. Tak, więc jakiś taki tygodniowy blackout nie był dla mnie dobrym pomysłem, ani dobrym wydarzeniem. Więc Nie, bo musielibyśmy cię ręcznym takim pufakiem. Nie, no prawdopodobnie wylądował. Ambu tak zwanym pompować. Prawdopodobnie wylądował. I tak, właśnie ta rysowa. Agregatory utrzymują działanie. No ale nie ma opieki za to jakby takiej wystarczającej. No może wróci jakoś taka lepsza opieka w szpitalach, jak będzie niektórych w przypadku COVID-u. Albo pozwolą nam z tobą zostać. Ja już Wojtkowi oświadczyłam, że się szykuję do łóżka się. Tak, że szykuję się do jego wózka albo do niego i go nie opuszczam w takim momencie. No i co chciałbym poruszyć teraz? Kontrowersyjny temat, bo wciąż wychodzę z założenia, że potrójne szczepienie pomogło mi uniknąć zakażenia COVID-em. No i jak przyjąłem te szczepionki, to już poczułem się właśnie bezpiecznie po prostu. Nie bałem się już bardzo choroby. No my wszyscy, cała rodzina jakby się zaszczepiliśmy szczepionki, łącznie z babcią. I nikt nie był chory z naszej rodziny. Nikt nie zachorował i też no, zrobiliśmy to no, dla siebie, ale też przede wszystkim właśnie dla Wojtka. I to się sprawdziło, więc no naprawdę warto było. Po szczepieniu już tak troszeczkę więcej wychodziłem do ludzi, na jakieś wydarzenia, nie wiem, na restaurant w Wiku byliśmy. W Open Air Park, a to latem w teatrze, w Open Air Park, więc już tak troszeczkę byliśmy odważni. W klubie Ucho? Tak, ale zawsze tą odległość od ludzi staraliśmy się zachować. No ale jak do tej pory odpukać udało się przebyć epidemię bez zarażenia się. Jestem dobrej myśli, że wciąż to będzie trwać. Super. A powiedz, jakie jeszcze rzeczy cię dotykają i z jakimi, jakie problemy mają osoby z chorobą Duchenna, które ty też no, nawet doświadczasz? W moim już zaawansowanym wieku, jak na tę chorobę, na pewno jest problem u większości osób z moją chorobą, żeby w ogóle udać się do lekarza stacjonarnie, twarzalnie miejsce zamieszkania, bo ludzie w moim wieku, którzy nie przejdą operacji, gdy mają, nie wiem, 13-14 lat operacji kręgosłupa, to już faktycznie nie mogą samodzielnie siedzieć i kręgosłup jest tak wykręcony. Wszystkie narządy są w jakichś innych miejscach, po prostu mięśnie nie są w stanie utrzymać kręgosłupa. Że leżą głównie. W linii prostej, więc siedzenie naprawdę jest skomplikowane u większości osób. Duchennem na szczęście ja byłem, moi rodzice byli przezorni i też odważni, bo słyszeli różne niebezpieczne rzeczy na temat
powikłań w operacji kręgosłupa. Tylko, że może wyjść trend w kręgosłupie. Może powiedz, o co chodzi z tą operacją? O co operacja chodzi? Nie o co, żeby usztywnić kręgosłup z takimi trendami i spróbować do wnętrza organizmu i dzięki tym trendom u mnie już wytrzymują ponad 20 lat. Mogę... Chyba bardziej takie haczyki? Haczyki właśnie, coś takiego. W sensie to nie jest taki prosty pręd, który się wkłada w kręgosłup, tylko bardziej taki system haczyków, które trzymają kręgosłup prosto, żeby właśnie bez mięśni się nie sfalował. I jest to bardzo trudna operacja, wymaga gigantycznej ilości krwi. No i też dużo cierpienia. Jest niesamowicie bolesna, no jest to kręgosłup, jakby wiecie. Tam jest rdzeń kręgowy. Tak, ale wydaje mi się, że ta choroba przedłuża moje życie. Ta choroba? Ta operacja. Ta operacja przedłużyła moje życie znacznie. I wciąż co robi? Mimo, że na 2 miesiące byłeś zupełnie odcięty. Tak. To takie nietypowe wakacje w Zakopanem. Miałeś ile wtedy? 12 lat? 14. 14. Pamiętam, że to było we wrześniu, gdy samolot uderzył w Łotwy Center, czyli w 2001 roku. W Zakopanem jest taki największy, najważniejszy w Polsce ośrodek właśnie operacji kręgosłupa dla dzieci z różnymi lordozami, kifozami, garbami i są tam wybitni specjaliści, jak widać. Tak. I więc właśnie dzięki tej operacji moje wykrzywienie pleców, czy właśnie pleców jest bardzo ograniczone, jest bardzo w niewielkim stopniu. I teraz utrudnia życie, bo troszeczkę może się skręciłem przez te wszystkie lata, ale naprawdę dużo, mogło być dużo gorzej, znam dużo osób w moim wieku, które mają właśnie problem z siedzeniem. No i także jeśli mogę wam coś polecić, zwłaszcza młodym rodzicom dzieci, które chorują na dystrofię mięśni, to żebyście zrobili operację kręgosłupa w dobrym momencie, bo ja później już jest za późno. Jak przegapicie ten moment, to w kolejnych latach już to nic nie pomoże, bo to skrzywienie będzie już za duże, żeby je wyprostować za pomocą haczyków. No ale jakie są inne problemy? No na szczęście w obecnych czasach problemem nie jest dostanie się do lekarza ze względów architektonicznych. Dużo klinik jest dostosowanych, chociaż często mają wąskie korytarze, co zauważyłem, ale ogólnie nie ma problemu, żeby się dostać do lekarza. Wczoraj byłem u laryngologa, bo przez 3 tygodnie nic nie słyszałem na lewe ucho. Wiecie, ja jestem bardzo cierpliwy, więc to... Tak, bo doktor mówił, to minie, to samo minie. A Agata jednak powiedziała, stwierdziła, że muszę w końcu to wyleczyć. Więc... No bo spytałam go, czy jeżeli ja bym miała zatkane ucho przez 3 tygodnie, to czy by mówił mi, że minie, czy raczej by powiedział, żebym poszła do lekarza? Ja wszystkich wysłałem do lekarza, tylko nie się. Więc ja, dlatego Wojtek ma mnie i się troszczę o niego i się zapisał. Się zapisałem i okazała się dość prosta rzecz do naprawienia. Okazało się, że w uchu zebrało mi się za dużo wosku, tak zwana włoszczyna. Włoszczyna. Ale co wszystko brzmi, włoszczyna mi się zebrała, czyli właśnie taka, nie wiem, kulka ze starzałego wosku, która zablokowała wyjście właśnie powietrza, słuchaj. Ale to nie jest typowa dla dystrofii choroba, to jest specyficzna. To jest jakieś moje uwarunkowanie. Jestem tak zwanym, według lekarki, producentem, wydzielaczem, więc ja się dzielę z sobą i z ludźmi właśnie wszystkim, co mam w sobie. Więc wydzieliłeś na 2 uszy, po prostu tyle właśnie. Na prawe jeszcze trochę słyszałeś, ale też już była taka niezła kula w środku. No tak, korek. Trzeba taką strzykawą wodą przepłukać parę razy. Pod spodem jest taki i basenik. Potem wyjąć takim haczykiem. Tak. No i taka była normalnie.
O nie, nie mów, co nie, ja nie. Ja niemożliwe, że jestem taki obrzydliwy. W środku jestem piękny na zewnątrz i w środku. No i więc cieszę się, że teraz słyszę na dwoje uszu. Oba ucha. Oba ucha. I to bardzo mnie ucieszyło, bo jestem wielkim fanem muzyki, jak wiecie. Więc teraz słuchanie jej jest dużo bardziej przyjemne niż przez ostatni prawie miesiąc. Też. Wczoraj w ogóle był taki objazd lekarzy, bo jeszcze byłem wcześniej u trychologa, który... Czyli od skóry głowy. Który musi się zaopiekować. Ekspertka. Skórą głowy na mojej głowie. I myśleliśmy, że to jest typowa przypadłość, jak się dużo leży. Leży, że nie ma przewiewu ani wietrzenia tych włosów. Czyli, co to jest za przypadłość? No to słoje cukrowe zapalenie skóry. Czyli, że tam wszystko swędzi, że są takie bąble, zaczerwienienia, strupy. Ogólnie sytuacja niewesoła. Niewesoła. I cały czas trzeba... Masować się drapać lub mieć kogoś, masować. Kto będzie drapać. Masowanie udające drapanie. No dobrze, mniejsza. Z tym, ale poszli się do lekarki, która wydaje się, że wie, o co chodzi i jestem dobrze, jeśli co do wyleczenia tej bardzo uwierliwej przypadłości. Tak, bo już od 2 lat chodzimy do różnych trychologów. I każdy twierdzi coś innego. Że... Już były jakieś maści, szampony, sterydy i nic nie zadziałało. Tak, a teraz po prostu wydałem dużo pieniędzy na preparaty trychologiczne, ale po prostu wszystko już. Szampon, wszystko już zrobię, lotion i jeszcze taki zestaw zabiegów. Tak. Ale pani miała specjalny komputerek, tam badała w ogóle z bliska, jeszcze takiej zaawansowanej technologii nie mieliśmy. Tak. Więc też jestem dobrej myśli. Tak, bo właśnie ja jestem. Takim dziwnym przypadkiem, bo większość mężczyzn przychodzi do trychologa, jak im wypadają włosy, moje włosy się dobrze trzymają, ale gleba jest. Są piękne. Właśnie już dzisiaj. Ale gleba jest średnia. Ale po tych produktach. Po tych produktach są takie piękne. Tak, normalnie. Proszę więcej. Tak moglibyśmy teraz przez pół godziny taki film. No ja spokojnie mogę to kręcić. Proszę kręcić, jak mnie ładnie ktoś masuje po głowie. To co, chcesz jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy? Tak, która jest dość tematem tabu. Tak, dość wstydliwa rzecz, ale pomyślałem, że wam trochę powiem o moim procesie wydłużniania się. No co jest temat tabu, nie lubię za bardzo o tym mówić, ale... No, jak już się odsłaniam, to do końca. No ważne, żebyście wiedzieli. To jest problem większości osób ze strofiami, też większości osób leżących. Tak. I nawet dużo osób pisze przecież do nas na Life on Wheels, tak. Jak sobie Wojtek z tym radzi, bo sami nie radzą sobie, więc teraz opowiemy. No tak, to może powiem tak, że jakby ja sam siebie przez moje mięśnie nie jestem w stanie przeparować, osiągnąć tego ruchu, czy tego właśnie skurcza jelit, który powoduje wypróżnienie, więc... No też nie możesz się spiąć, tak, żeby tego wycisnąć tak, siebie. Nie mogę wycisnąć ze siebie wszystkich złych rzeczy, coś muszę zachować. No ale radzę sobie w taki... Że tak co 5 dni przed spaniem biorę kropkę specjalną i ostatnio też herbatkę. Kopikol. No i mam później taki dzień, który nazywamy detoksem i wtedy w ciągu, nie wiem, kilku godzin pozbywam się wszystkiego, czego nie chcę dłużej trzymać w sobie i... Leżąc na basenie. Tak. Wojtek nie siada na toalecie. Choć wiemy, że niektóre osoby na wózku są w stanie, jakby u ciebie. Chyba kiedyś to próbowałeś, ale było to trudne. No, to było trudne. No i teraz trwa wiele godzin. Mam taki schemat, że
co 5 dni robię coś takiego i później już nie muszę się w kolejnych dniach przejmować tym tematem. Ja nie jem aż tyle igły na moje pożywienie, co bezresztkowy płyn pokarmowy, więc... No po prostu no jest, mam nie, muszę mniej, tego, mam nie muszę robić tego codziennie, co wszyscy robią. Tak, ale nie zawsze jest różowo, bo pojawiają się pewne utrudnienia. No tak, ale coś sama zna inną rozmowę. Tak? No ja nie wiem, najwyżej to wytniemy, ale... No bo pojawiają się czasami zatory w jelitach i no niestety wtedy trzeba skorzystać z pomocy lekarza, bo... Może być nawet tak, że przez miesiąc nic nie chce wyjść. I no wtedy trzeba iść do lekarza z tym. No po prostu nie wiem, czy się tak wgłębiać w mocno w ten temat. Znaczy nie myślałam, żeby się, wiesz, mówić o tym jakby, wiesz, wydobywaniu, tylko o tym, żeby pójść do lekarza i... Tak, żeby się skonsultować właśnie. Polecam, że jak jest jakiś większy problem, to żeby skonsultować się z gastrologiem. Tak, że jak nie idzie, to lepiej nie czekać, tylko skonsultować się, bo tam się tworzą kamienie kałowe, które no potem zatkają już na dobre człowieka. Więc im mniejsze są, tym łatwiej się ich pozbyć. Więc nie lekceważcie jakichś problemów. Skonsultujcie się z lekarzem, który ma doświadczenie w przetykaniu róż. Tym optymistycznym akcentem. Taki lekarz hydraulik. Tak, no są sposoby, żeby je rozkruszać, ale no... To już sobie poczytajcie w internecie, nie? Widzę, że Wojtek, aż tak nie jesteś. Tak, aż tak nie jest on. Odsłaniający się. I co powiedziałem, że jakby pokonała swoją taką największą chyba barierę w mówieniu o sobie. Inne tematy jakby nie tak nie sugerują i nie zastydzają. Nawet wiesz, właśnie pokazywanie gołego tyłka mnie nie zastydza tak bardzo. Jak macie jeszcze jakieś pytania o chorobach, o takiej codzienności, to albo o tym, czym wy macie trudności, co może Wojtek przeszedł, to komentarze. Tak, komentarze. Zdrówka. Cześć, na razie. Zdrówka.